Hejka, hejka, tu Ewelka, jestem dzisiaj w RS Garage znowu i dzisiaj będziemy oklejać, zmieniać w ogóle GoFG, także jak chcecie zobaczyć, jak wygląda proces wrappingu, to zostańcie ze mną, wszystko Wam pokażę. Najpierw zaczynamy od mycia całego samochodu. Ja już jestem na górze w biurze, tutaj jest Toyotka, suszy się. Jest ze mną Filip, który będzie oklejać Cześć. To auto. Kolor mamy wybrać, nie? No, przydałoby się. Wybierzemy sobie coś z folii 3M, żebyś miała dobry produkt, który będzie na lata się na tym samochodzie. Będzie folia wylewana, tak jak używamy do zmiany koloru samochodu. Tak, żebyś miała tutaj pewność, że mimo ciężkich warunków, pewnie podczas pracy, ten kolor tutaj będzie dobrze siedział na tym samochodzie. Tyle kolorów, tyle kolorów. Ale ja już mam. To będzie zieleń. Ten, zielono-limonkowy. I powiedz mi, jaka to jest folia? To jest folia wylewana, której tak naprawdę używamy właśnie do zmiany koloru samochodów, a ona gwarantuje to, że ta folia nie będzie się kurczyła gdzieś po narożnikach, nie będzie zaraz widziała śladów kleju i tym podobnych. I na pewno przez kilka dobrych lat, tak jak udziela producent, od 5 do 7 lat gwarancji, ten kolor się utrzyma w tym samochodzie, nie będziemy miała z nim żadnych problemów. Folia już jest u nas, także właśnie ją bierzemy i wrzucamy ją na ploter, także tniemy projekt, który będzie na Twoim samochodzie. Juhu! Filip w ogóle pomóc Ci w czymś? Jasne, że tak. To co, pobieramy sobie naklejeczki. Także tutaj możesz zacząć od tej strony, ja już lekko zacząłem. Trzymasz folię pod dużym kątem i delikatnie ją ciągniesz. Aha. Może się uda nic nie zepsuć. Czyli... Powolutku. Będzie nam się pojawiały wzory, które są wycięte. Ale czad, nie mogę się doczekać efektu końcowego. Dobrze to robię? No. Dobra. Tu mam jeszcze jeden. A, już, ja pierdzielę, ja się... przepraszam. Spoko, spoko. Twoja folia. Lubisz swoją pracę w ogóle? Jasne, że tak, inaczej bym tego nie robił. Także... No spoko, aczkolwiek w naszym społeczeństwie nie wiem, czy to jest takie oczywiste. Ale fajnie, że robisz to, co lubisz. Trzeba robić to, co się lubi. Dokładnie. To jest prawda. Wtedy można spać nawet 4 godziny. Dokładnie. Dobra, no i co? Mamy to. Jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, co to jest. Czy ja wiem, wy nie wiecie za bardzo. To teraz co? Zatransferujemy sobie to, żeby przenieść cały materiał tak naprawdę z folii, którą wycięliśmy na samochód, żeby nam się te kształty nie rozjechały i będziemy startować z klejeniem. Dobra. Ty ten kawałek folii, ty go przykleisz tutaj, do tej krawędzi się równając. Ja ci go trochę obniżę, a ty weźmiesz raklę tą i będziesz robiła w ten sposób. Taki ruch będziesz wykonywała. Nie rozumiem. Tylko miejsce taki ruch. Trzymaj sobie. Jeden ruch. Drugi ruch, tutaj. Mhm. Okay. Do krawędzi, tutaj. A tak musi być idealnie, czy...? No, w miarę. No, już połóż, już nie podrywaj, już połóż. Posuję połóż delikatnie, powoli. Nie, nie, kładź. Kładź folię, nie. To masz w ręce folię, połóż. Ale tu się na przykład tak kombluje. Nie szkodź, nic nie szkodź. Dobra. Teraz ją przyklep już na stole, poza brytem. Weź sobie rakielkę sobie weź, nie, rakielkę sobie weź, o. I to, co jest na stole. W tamtą stronę, do siebie najpierw. Tak? No, do siebie, no. Żeby to złapało. Ja ją trochę podciągnę teraz. Przepraszam. Nie, bo to jest zupełnie... A tylko mówiłem, że może być śmiesznie. Okej, okay, dobra. I teraz tak jak Ci mówię, jak masz tutaj, nie ciągnę tak mocno, trochę tylko. Jak masz tutaj tę folię, to masz, wykonujesz taki ruch, no nie? To po prostu. Okej. Okay. Nice. A to jest folia tylko i wyłącznie transportowa. Co mam? Ja bym nie miał? Tak, jak ja to robiłam versus jak to powinno być robione. Nie, to akurat nie jest łatwe. Naprawdę i tak to jest taki transfer, tu jest łatwiejszy. Ale ogólnie początki z transferowaniem, co się wydaje banalne, są dość... Ty tutaj rolkę tego trzymasz. Tak? Pracowałeś? Streczował palety. Trzymaj nożyk, tylko się nie potnij. Dobra. I teraz tak, odetnij sobie po tej, tutaj pomiędzy tymi dwoma ten element osobno. I ten element, tak, żebyś sobie dwa elementy proszę osobno odcięła, no nie? Tylko tu jedno cięcie i później drugie cięcie z tego, no nie? To wiesz no co. Dobra. A mogę od tej strony? Może jak chcesz. Jak się tak. Ja jestem leworęczny, także jestem zawsze od drugiej. No, śmiało dociśnij sobie ten nożyk, uważaj, bo jest bardzo ostry. Okej. Okay. Najtrudniejsze. Git? Git. Dobra, jeden element już mamy. A w sumie nas wystarczy tyle.
trochę ścięte. Dobra, zostawmy to może profesjonaliście, bo to jutro stąd nie wyjdziemy. Dobra, no to ja lecę do domu, a my widzimy się jutro. Dobra, sprawdźmy, co tam chłopaki robią z autem. Hejka, hejka! Cześć! Jak tam? Działamy sobie powolutku. Właśnie trafiłaś na oklejanie lusterka, także... O, fajnie. Także działamy. To trzeba podgrzewać? Tak, folia musi być podgrzana. Lusterko jest elementem obłym, także musimy ją dobrze naciągnąć na cały element, tak żeby wszystkie naprężenia, które są na folii, zredukować na zewnątrz. U mnie też tutaj Michał między rękami. I na środku. Dobra, narzucamy? To jest jeszcze przy okazji, nie tylko ma aspekty wizualne, ale też chroni. Tak. Tak? Ta folia, tak naprawdę to jest, ja to nazywam folią bardziej dekoracyjną i ozdobną, jeśli chodzi o zmianę koloru i tym podobne. Aczkolwiek ona też ma jakąś tam warstwę w sobie, więc też tak naprawdę przed tym wszystkim chroni. Też folią, która tak naprawdę chroni, jest folia PPF, czyli folia ochronna. Tutaj akurat u Ciebie folią ochronną zrobimy reflektory, słupki, które są czarne piano, żeby się nie rysowały, plus do tego jeszcze ekran w środku i elementy wnętrza. Ale jak ta folia działa, to Ci pokażę później. Filip, słuchaj, klasycznie na moim Instagramie zapytałam się widzów, czy mają jakieś pytania do Was, do tym, czym się zajmujecie i coś tam się urodziło, mogę Ci je zadać? Jasne. No to dobra. Pytanie pierwsze, co to jest wrapping? Nawet tutaj jest. Jeśli chodzi o wrapping, wrapping to jest ogólnie oklejanie samochodów, oklejanie przedmiotów, różnych rzeczy. Jak z definicji jest to owijanie, tak tutaj po prostu owijamy folią dane przedmioty, te, jak które w rapy. Po prostu, dokładnie, jak w rapy. No, no w rap. Tutaj. Dobra, i tutaj jest i detailing, no to tak. co ja dodaję, co to jest detailing? My nie zajmujemy się tylko i wyłącznie wrappingiem, nie tylko oklejaniem samochodów, nie tylko aplikacją folii bezbarwnych, przyjmień szyb, tylko też także się zajmujemy detailingiem, tak? Czyli u nas samochód można też oddać na kompleksowe czyszczenie, aplikacje półwłoki ceramicznej, na korekty lakieru, na wszystko, co związane tak naprawdę z zadbaniem o samochód klienta. Klasycznie, jaka cena oklejenia tak dużego, jakby nie było auta? Mówimy teraz o Corolli. Znaczy ogólnie w sensie... Okej, dobra, to weźmy za przykład taką Corollę kombi, którą tutaj mamy. Jeśli chodzi o zmianę koloru takiego samochodu, jest to koszt mniej więcej około 8000 zł netto. I w tej cenie już mamy większość tak naprawdę kolorów dostępnych na rynku. Nie wchodzą w to kolory typu jakiś chrom i bardziej droższe po prostu folie typu kameleony. Ale tak naprawdę to mieścimy się w tej kwocie z większością kolorów. Mówimy tu o klasycznym oklejeniu bez wnęk drzwiowych. Jeśli chodzi o zabezpieczenie takiego samochodu folią bezbarwną, w przypadku opcji full front jest to koszt około 6000 zł netto. W przypadku opcji full body, czyli każdy element lakierowany z zewnątrz jest pokryty folią bezbarwną, jest to wtedy koszt około 16500 zł netto. Boże, troszkę niż niektóre samochody. Ale a warto. Pytanko a propos tej folii kameleonowej, to nasz kolega, co sobie oklejał tą zieloną Corollę, wstawimy Corollę, to jest właśnie folia kameleonowa? Nie, to jest folia akurat, która jest takim jakby satynowym chromem. Aha. To tak w ten sposób działa. I to się liczy do pakietu? Warstwy. Tak, tak, ten kolor akurat wchodzi tam do pakietu. Ona jest fajna pod tym względem, że po prostu podczas załamania światła samochód jest czarny, robi się praktycznie ciemny, a patrząc się na wprost ze światłem, samochód jest po prostu całkowicie zielony. Pewnie jak jeździcie po Krakowie, to widzieliście już tą Corollę, tutaj stawiam zdjęcie. Mi się właśnie, to jest Corolla, która mi się chyba najbardziej podoba, jaką kiedykolwiek widziałam, no ale zobaczymy, jak tutaj będzie. Co tam dalej mam? Jakie najdroższe albo najtrudniejsze auto oklejaliście? Tych samochodów troszeczkę, tak powiem, było, już pomijając te wszystkie M3, M4, które po prostu są dość popularne aktualnie teraz gdzieś tam na rynku. No to myślę, że z takich ciekawszych samochodów, droższych i może też dość trudnych, Porsche GT3 RS. Tego względu, że akurat ta sztuka, która była u nas, przyjechała z Japonii, a tam była prawdopodobnie aplikowana na nią folia PPF w warunkach albo takich bardzo, bardzo garażowych lub nawet zewnętrznych. Nasze zadanie było usunięcie tej folii plus aplikacja nowej folii, a że pracowaliśmy przy samochodzie, który był warty grubo ponad 1 000 000 zł, także tutaj dbanie o tą powłokę lakierniczą, usunięcie tej starej folii, aplikacja nawet było to też troszeczkę wyzwaniem, ale myślę, że to był taki z najciekawszych samochodów. Tylko jeszcze muszę sprawdzić, sprawdzi mi ktoś wartość GT3 RS-a? Konfiguratorze wychodziło 1 200 000 ostatnio, jak robiłem. Ile? Ile? 1 200 000, tak? Co w przypadku stłuczki bądź uszkodzenia części samochodu swoją? Okej, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ często klienci myślą, że po prostu będą mieli tam folię na samochodzie przez
5 lat, po 5 latach nagle zdarzy się kraksa, będzie zderzak do wymiany folii na zderzaku. No i po prostu przyjadą do nas, my pojedziemy sobie do hurtowni, weźmiemy taką folię, nakleimy, będzie wszystko w porządku. No niestety, ale nie będzie w porządku. Po tak długim czasie, gdy folia już leży na jakimś elemencie, działają na niej różne czynniki, w tym też promieniowanie UV. I ta folia po prostu delikatnie zmienia kolor lub też odcień po prostu się zmienia tej folii. Poza tym też, mimo starań wszystkich producentów, nie ma nawet 100% powtarzalności folii pomiędzy partiami. Czyli jedna rolka może być całkowicie inna niż druga rolka, a widać to dopiero w momencie, kiedy ta folia będzie jedna do jednego przy drugiej folii. Ale tutaj mamy kilka opcji. Jedna z takich opcji jest po prostu zlecenie takiej szkody odpowiedniej osobie. Taka osoba wtedy w przypadku szkody z OC jak najbardziej uzyska nam wymianę takiej folii, nawet na całym samochodzie, jeżeli jest taka potrzeba. Większy problem robi się z ubezpieczeniami przy autokasko, gdzie taką folię zazwyczaj przydałoby, żebyśmy sobie wpisali do ubezpieczenia, tak? Żeby ona po prostu była, żeby ubezpieczyciel widział, że ta wartość pojazdu jest większa, ponieważ jest na nim folia. I wtedy w przypadku uszkodzenia takiej folii tak samo wnioskujemy o to, żeby to było wymieniane. Jeżeli ten kolor będzie pasował faktycznie, żeby wymieniał, nie wiem, pół roku od oklejenia, ten kolor będzie taki sam, ok, wymieniamy element, ale jeżeli to minie większy okres czasu, fajnie byłoby już przekleić w przypadku na przykład uszkodzenia z boku cały bok samochodu lub tam, gdzie mamy po prostu już styczne kilka elementów, faktycznie praktycznie całe auto taką folię. Kolejne pytanie, czy PPF to dobra opcja na zabezpieczenie auta? Jeśli chodzi o folię PPF, jest to jedyna słuszna opcja zabezpieczenia samochodu, ponieważ jest to folia, która ma zazwyczaj 180-200 mikronów, czyli tak naprawdę prawie dwa razy tyle co lakier w twojej Toyocie. Okej. Do tego ma warstwę hydrofobową, czyli ułatwia nam bardzo mycie, jeszcze lepiej działa tak naprawdę niż ceramika. Do tego jeszcze jest warstwa, która jest samoregeneracyjna, czyli porysujesz sobie taki samochód, oczywiście nie mówimy o przejeździe przez krzaki, tylko po prostu jest taki samochód gdzieś tam podczas mycia, czy podczas tam bieżącego użytkowania. I tak naprawdę w bardzo upalny dzień na słońcu lub przy polaniu samochodu ciepłą wodą lub wygrzaniu go opalarką, wszystkie rysy z tej folii znikają i mam tak naprawdę lakier w idealnym stanie. Czyli nawet jakbym ja nie chciała oklejać auta w jakieś kolory, to i tak warto sobie taką przejrzystość. Tak, tak. Warto sobie wtedy po prostu zrobić tak zwane zabezpieczenie full front, czyli to, co patrzymy na wprost, co wszystko widać, plus newralgiczne elementy, czyli wnęki klamek, próg załadunkowy bagażnika i czasami w środku jeszcze jakieś tam elementy, czyli samy nosza, jak to jest Black Piano, które bardzo lubi kobiece paznokcie. A jak działa ta folia? Teraz wam pokażemy. Czy to się nie odklei? Czy to się nie odklei? Oczywiście, że się może odkleić. Wszystko zależy od tego, jak samochód jest użytkowany i wszystko zależy od tego, jak ta folia była zaaplikowana. My tutaj już mamy kilkuletnie doświadczenie, jeśli chodzi o wrapping. Także tutaj wiadomo, bywają elementy, bywają folie, które są trudniejsze, gdzie ciągle też nas sprawiają problemy. Też zazwyczaj mamy 100% pewność, że taki element się utrzyma, jeżeli to auto od nas wyjeżdża. Ale bardzo ważną sprawą jest to, że u nas dla podtrzymania gwarancji na taką folię, po 2 tygodniach po okleju samochodu lub aplikacji folii bezbarwnej, zapraszamy klienta na darmowy przegląd takiej folii. I wtedy my tak naprawdę już widzimy, gdzie ta folia może się podnieść, co się z nią dzieje. Jeżeli coś się kolejnie z nią dzieje, element wymieniamy lub poprawiamy tak, żeby było w porządku. I od tego momentu obowiązuje okres gwarancyjny, a my już mamy pewność, że nic się z tą folią dalej nie będzie działo. Słuchajcie, Filip pozwolił mi przykleić element, żeby nie było, że nic tutaj nie zrobiłam. Mam nadzieję, że tego nie spartoczę. I kliknąć. Właśnie tak, i mocno zakliknij. Trochę mocniej? Super. Yeah! Serwis Toyota Anwa Vita. Gitara. To teraz się czegoś nauczysz? Proszę bardzo. Po szybkim przeszkoleniu. Jak ci powiem już, to wtedy będziemy ją osiągać. A i tu się czuje? Oj, przepraszam, czy to jakiś tam... Teraz będziesz czuła, jak ona płynie ci. Weź sobie tak poruszaj palcami. Dobra, widzisz? No, ona się czuję. Już rozciąga. Mhm. Jeszcze chwilę ją zagrzejemy. Dobra, wiesz jaki ruch możesz wykonać? Na trójkąt. Trójkąta. Okej. Okay. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I naciągaj. No i super. No i mamy to. Udało się tego nie spaprzyć. No. Teraz tak naprawdę sobie wyciągniemy powietrze, wyreklujemy, obrobimy narożniki i drugie lustereczko mamy ekstra. Gotowe. Tutaj mamy próbnik, czyli maseczkę, która jest w połowie oklejona folią PPF, w połowie jest zwykły czarny lakier. Czyli najgorszy lakier, który jest możliwy do utrzymania. To czym mówiłem, czyli odpryski to jest jedno, drugie to jest typowo, możesz sobie porysować tutaj folię, znaczy lakier paznokciami. Tak nie, czy będzie widać. Mocno, tak tutaj. Po tym widzisz, od razu zostają ślady, no nie? No. Teraz możesz sobie tak samo przejechać tutaj po folii. Te ślady tak samo są, no nie? Teraz powstały takie ślady. Możemy przeczyć od razu ściereczką. Teraz zobaczymy, spróbujemy to ująć wszystko pod wpływem ciepła. Ślady, które są na czarnym lakierze, jak widać, dalej zostają na folii.
Ty, dobre. Nie ma ślady. Zrobimy drugi test, który jest testem bardziej, jak powiem, drogowym. Czyli spróbujemy sobie zrobić imitację jazdy za ciężarówką wiążącą kamyczki. Kamienie. Dokładnie. Kamienie były w zestawie, czy sobie uzbierali? Nie, chłopaki ode mnie z tailingu właśnie dwa dni siedzieli u siebie przed domami i zbierali tak po kamyczku, bo miałem wytyczne, że same białe muszą być. Włączamy maszynę na obroty i strzelamy sobie kamyczkami. No myślę, że wystarczy. I teraz tak, przecierając. A tutaj mamy lakier z tej strony. Te wszystkie ślady, które tutaj są, one już tak naprawdę będą wyczuwalne pod paznokciem, można przejechać sobie pod paznokciem. No faktycznie. I to już jest lakier, który tak naprawdę jeszcze może się nadaje do wypolerowania, aczkolwiek pewnie już do lakierowania. Jeśli chodzi o folię, jeżeli ją przetrzemy, też widzimy ślady. Użyjemy sobie teraz opalarki. Tak naprawdę właśnie wszystkie te ślady powinny nam teraz z tej maski zniknąć. Jest różnica? Kurde, nieźle. Kolejna zaleta tej folii jest to jej grubość, bo to wiadomo, tutaj akurat mamy hardkorowe warunki, jeśli chodzi o takie rzeczy. Możesz spróbować sobie tą folię w rękach porozciągać, porozdzierać. Jest to bardzo mocna, bardzo wytrzymała folia. Więc tak naprawdę to jest jedyne słuszne zabezpieczenie lakieru, które faktycznie chroni i naprawdę warto wydać troszeczkę więcej pieniędzy przy zabezpieczeniu nowego lub bardzo świeżego samochodu. Tak, żeby ten lakier był utrzymany w dobrej kondycji. Słuchajcie widzowie, już jest następny dzień, korola już jest oklejona, gotowa i w ogóle już się nie mogę doczekać. Totalnie wiem jak będzie wyglądać, widziałam projekt, ale jaki to będzie efekt, no to nie wiem, sprawdźmy to. Otwieramy! Dobra, polecimy. Co, ale ogólnie jesteś zadowolony z tego oklejenia? Fajnie wyszło, tak? Naprawdę bardzo dobra, fajnie wyszło. Dobry projekt, także myślę, że będziesz zadowolona. O kurde! Wow! Ej, na żywo to robi robotę, naprawdę, wow! Projektant. A co to jest za Pokémon? Kto zgadnie? Bulbasaur! GR. Tu jest taki mocniejszy odcień czarny. A tu jest kolor oryginalny. Kolor. Król Karol kupił królowej Karolinie, Ewelinie, Korolle, Korolu kolorowego. No a z drugiej strony tak samo. Żeby już nie było żadnych wątpliwości, nie? Dobry. Dzięki, ej kurczę mega. Miłej jazdy w takim razie. Dziękuję. Widzimy się na przeglądzie za tydzień. Super robota, ekstra. Dobra, chodźcie do środka. A, jaram się. To już wiecie dlaczego są limonkowe końcówki w dywanikach. I tutaj w ogóle jeszcze patrzcie, jest folia PPF. Dzięki której się nie palcuje tutaj nic. Tutaj też jest. I tutaj, dobra, odpalam i wyjeżdżam, bo już jestem mega głodna. Ja już dojechałam rakietą do domu. Jestem mega głodna, mega zmęczona, ale też mega zadowolona i jestem mega ciekawa waszej reakcji. Chciałam wam mega podziękować za to, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie, że w ogóle rośniecie, bo zaraz tutaj stuwa wybije na tym kanale, co jest naprawdę niesamowite. I nie przypuszczałabym, że tak to będzie rosło.
Mega. I też w ogóle się nie spodziewałam, że ja się dorobię nowego auta z salonu przed 30. Ja powiem Wam, że pochodzę w sumie z biednej rodziny, nawet bym powiedziała, zaryzykowałabym stwierdzenie, że z trudnej rodziny i zawsze miałam takie ambicje, że chciałam być bogata, żeby przełamać te schematy i próbowałam różnych rzeczy, nie wiem, i też często padałam w ogóle ofiarą, parę razy źle zainwestowałam, bo w ogóle też, nie wiem, dałam się ponieść jakimś sprzedawcom marzeń i w ogóle ostatecznie się uparłam, że będę się dorabiać na nieruchomościach, co mi totalnie nie wyszło. I w pewnym momencie stwierdziłam, że a w sumie, kurczę, lubię jeździć na taksówce i będę jeździć na taksówce. Po prostu będę robić to, co kocham, bez żadnych oczekiwań od życia. I tak paradoksalnie powiem Wam, że to było strzałem w dziesiątkę. No jaki z tego morał, że chyba warto robić to, co się lubi. To nawet nie ma dla mnie znaczenia takiego, że wiecie, czy to zostanie dobrze odebrane. Znaczy ja się staram, żeby to było dobrze odebrane i to jest dla mnie bardzo miłe, jak Wam się podoba, ale to nie ma dla mnie kluczowego znaczenia, bo ja po prostu lubię to, co robię. Więc chyba taki z tego morał, z tych moich wypocin, z tej mojej wypowiedzi, żeby przede wszystkim robić to, co się lubi. Życzę Wam wesołych świąt, bo już się chyba nie zobaczymy przed świętami, już wszystkie, a raczej większość vlogów będzie już z tej korolki. No i tyle, no dzięki, że jesteście jeszcze raz.